dobry. Ania Dąbrowska, zapraszam na wiadomości gminy Dobra. W poniedziałek 9 listopada zamknięto publiczne przedszkola numer 1 i numer 2 w Mierzynie. Decyzję podjęto ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu po uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnych w Policach. W związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na koronawirusa wśród pracowników i dużą liczbę zwolnień lekarskich podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć w publicznych przedszkolach w Mierzynie. W związku z trudną sytuacją w przedszkolu publicznym nr 1 i 2 w Mierzynie, dyrektor zespołu przedszkoli w Mierzynie wystąpiła do gminy Dobra o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć dla wszystkich oddziałów przedszkolnych w tych przedszkolach. Zgoda ta została udzielona 5 listopada i od 9 listopada do 20 listopada nie będą prowadzone zajęcia w tych przedszkolach. Mamy nadzieję, że ta dwutygodniowa przerwa pozwoli wszystkim na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Gmina Dobra w partnerstwie z gminą Blankes realizują projekt związany z przygotowaniem mobilnego centrum zarządzania kryzysowego do udzielania pomocy podczas epidemii koronawirusa. Gmina Dobra pozyskała do projektu m.in. namioty, systemy łączności oraz środki indywidualnej ochrony. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą o 17.30 odbyło się spotkanie online pomiędzy burmistrzem Blankes i wójtem gminy Dobra, Teresą Derą. Partnerem w tym projekcie jest gmina Blankes. W ramach tego projektu, którego wartość jest w okolicach 175 tysięcy złotych, zostało stworzone mobilne centrum zarządzania kryzysowego związane z COVID-19. W ramach tego centrum pozyskaliśmy dwa duże namioty. Jeden namiot jest namiotem dowodzenia, drugim jest namiotem sanitarnym. Jeden i drugi namiot wyposażony jest między innymi w środki łączności, ale to również inne wyposażenie. Również w ramach tego projektu otrzymaliśmy bardzo dużą ilość środków indywidualnej ochrony, także systemy łączności. Wszystkie te środki też również posłużą nam do usprawnienia komunikacji, jako że w ramach tych środków możemy również produkować materiały zarówno w języku niemieckim, jak i w języku polskim, informacyjne, promocyjne. Mamy nadzieję, że zwiększy to nasze bezpieczeństwo, ale również też przyczyni się do rozwoju naszej współpracy przygranicznej. W obliczu tego zagrożenia, jakie w tej chwili mamy, każda współpraca i każda pomoc jest na wagę złota. Gmina Dobra ponownie ogłosiła przetarg na remont biobloku nr 1 w oczyszczalni ścieków w Redlicy. Celem modernizacji jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni w związku z planowaną rozbudową systemu kanalizacji ściekowej na terenie gminy Dobra. W wyniku postępowania przetargowego wpłynęły trzy oferty. Najniższa wyniosła nieco ponad 1 600 000 zł. Obecnie trwa procedura oceny ofert pod względem formalnym. W wyniku remontu obecnie wyłączony z eksploatacji bioblok nr 1 zostanie doprowadzony do stanu pełnej sprawności eksploatacyjnej. Wymienione zostaną urządzenia na nowszej generacji. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, co jest niezwykle istotne w związku z planowaną rozbudową systemu kanalizacji ściekowej na terenie gminy Dobra. Dzisiaj wprowadzono kolejną czasową organizację ruchu w rejonie budowy węzła przesiadkowego Głębokie. Z uwagi na wprowadzone utrudnienia, kierowcy proszeni są o wybieranie alternatywnych dróg przejazdu w kierunku Polic. W związku z budową nowej jezdni na ulicy Zagadłowicza w godzinach od 9 do 17 na odcinku pomiędzy Miodową a Kąpieliskową odbywać się będzie ręczne kierowanie ruchem. Utrudnienia potrwają około 2-3 tygodni, co jest uzależnione od tempa prac, jak również warunków atmosferycznych. W obecnej chwili wykonawca nie zamierza wprowadzać większych utrudnień w ciągu ulicy Kupczyka, poza tymi, które występują obecnie. Seniorzy, uważajcie na oszustów, którzy podszywają się pod policjantów, prokuratorów, kurierów lub pracowników banku. Otrzymaliśmy sygnał od jednej z mieszkanek gminy Dobra, której mama otrzymała telefon od takiej osoby. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu. Oszust, podszywając się pod troskliwego policjanta, który walczy z mafią, próbował dowiedzieć się, w jaki sposób seniorka otrzymuje emeryturę i gdzie ma konta bankowe. Sprawa została zgłoszona na policję.
pamiętajmy, aby w sytuacji, kiedy dostaniemy telefon od potencjalnego oszusta, czyli osoby, która poda się za policjanta bądź pracownika innej instytucji, nie musimy odpowiadać na żadne pytania. Apelujemy, aby seniorzy zachowali ostrożność i czujność. Policjanci nigdy nie wypytują o oszczędności, gdzie przechowujemy pieniądze w domu, o numery kont, w jakim banku mamy konto. Nigdy nie przychodzą również po pieniądze. Zdarzały się sytuacje, że fałszywy policjant dzwonił do seniora, informował, że osoba bliska brała udział w wypadku i są potrzebne pieniądze. Przyjeżdżał do tej osoby, odbierał te pieniądze i ta osoba, najczęściej właśnie była to osoba starsza, przekazywała te pieniądze. Pamiętajmy, że policjant nigdy nie przyjeżdża do mieszkania, do domu i nie odbiera pieniędzy. Policjant nie może wykonywać takich czynności, więc tutaj od razu powinna zaświecić nam się lampka, czujność i od razu w takiej sytuacji powinniśmy rozłączyć się i poinformować policję, najbliższy komisariat, posterunek lub zadzwonić na numer alarmowy 112. Wtedy również my będziemy poinformowani o tej sytuacji i będziemy mogli podjąć dalsze czynności, aby ustalić tego sprawcę, tego oszusta, który próbuje wyłudzić od nas nasze oszczędności. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.